Witam serdecznie. Dzisiejszy swój poradnik poświęcę technikaliom związanym z nagrywaniem ścieżek dźwiękowych z własnym głosem, ale w taki sposób, żeby to wszystko, co mówimy do mikrofonu, było zrozumiałe dla odbiorcy i mieściło się w określonych, można powiedzieć, istotnych pasmach częstotliwości w odniesieniu do mowy ludzkiej. Zainteresowanych zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. I na początek powiem tak. Istotne pasmo częstotliwości dla mowy ludzkiej to zakres pomiędzy 85 Hz a 4000 Hz. Może posłuchajmy sobie ścieżki dźwiękowej, którą przygotowałem na okoliczność dzisiejszego poradnika. Jej głośność zoptymalizowałem do poziomu minus 23 lufs. Posłuchajmy w spokoju nagrania. Głos ludzki mówiony można podzielić na trzy charakterystyczne pasma częstotliwości. Pasmo podstawowe mieści się w zakresie 85-250 Hz. Pasmo samogłoskowe mieści się w zakresie 350-2000 Hz. I ostatnie pasmo, współgłoskowe, lokuje się pomiędzy 1500 a 4000 Hz i jest kluczowe dla zrozumiałości mowy. Mieliśmy okazję odsłuchać nagrania. Jak widać, tutaj poziom głośności ścieżki jest na poziomach średnich. I bardzo dobrze takiego nagrania się słucha. Ale jak użyjemy filtra o nazwie filtr krzywej, to jest typowy filtr wchodzący w skład aplikacji Audacity i ustawimy sobie preset Radio AM, to zobaczymy, że radiowcy używają tego oto tutaj pasma częstotliwości. A to dlatego, żeby uzyskać najlepszą rozumiałość dla odbiorcy naszego głosu. I pasmo to rozpościera się dokładnie mówiąc od 85 do 4000 Hz. I ja, żeby Wam to pokazać w sposób graficzny, zamiast equalizera z Audacity użyłem wtyczki TDR Nova. To pasmo częstotliwości na wtyczce uwzględniłem. Proszę bardzo. Próg wysokich częstotliwości odcina wszystko, co znajduje się poniżej pasma 85 Hz. Z drugiej strony próg niskich częstotliwości odcina nam wszystko to, co znajduje się powyżej pasma 4000 Hz. Akustycy mówią, że głoski z sybilantami
znajdują się w paśmie 5000-7000 Hz, a więc gdzieś tu. I jak widać, już takie zastosowanie zakresu częstotliwości pozwala nam na wyciszenie właśnie tych sybilantów. I w ten sposób uzyskujemy właściwy efekt. Dodatkowo ja zmodernizowałem sobie układ krzywej w taki sposób, że oprócz zastosowanych filtrów wysokiej i niskiej częstotliwości ustawiłem sobie następujące parametry. Te parametry trzeba ustawiać indywidualnie pod swój głos i gdy będziemy używali wtyczki TDR Nova, będziemy mogli robić to po prostu na żywo. Dla częstotliwości 120 Hz podbiłem głośność o 1,5 dB, ponieważ używam takiego mikrofonu, który już tych basów nam dodaje. Tony średnie na poziomie 400 Hz obniżyłem o minus 3 dB. Tutaj bowiem mogą znajdować się takie nieczystości naszego głosu i warto te nieczystości delikatnie wyciszyć. Kolejny etap to próg 1000 Hz. Tutaj, żeby uzyskać maksymalnie wyraźny przekaz, warto jest wyciąć tą częstotliwość z własnego głosu. I dlatego też, jak widzicie, ustawiłem sobie tutaj parametr wycinający. I ten parametr wycinający zależy od szerokości, którą sobie tutaj dostosowałem na filtrze. Teraz mam wyciętą częstotliwość 1000 Hz. No i ostatni punkt. Ostatnia częstotliwość to wartość 4000 Hz. Tutaj głośność podbiłem o 7 dB. I właśnie to podbicie głośności będzie odpowiadało za to, że mój komentarz będzie zrozumiały dla widza. Dodatkowo też włączyłem sobie kompresor. I tutaj ustawiłem próg kompresji na skali minus 12 dB, ratio 2 do 1, utrzymuję tą samą głośność nagrania i tutaj już na wyjściu nie podbijam głośności. I teraz może zobaczmy, jak to wszystko będzie odtwarzane, gdy nie będę stosował filtra, a po chwili ten filtr zastosuję. Posłuchajmy. Głos ludzki mówiony można podzielić na trzy charakterystyczne pasma częstotliwości. Pasmo podstawowe mieści się w zakresie 85-250 Hz. Pasmo samogłoskowe mieści się w zakresie 350-2000 Hz. I ostatnie pasmo, współgłoskowe, lokuje się pomiędzy 1500 a 4000 Hz i jest kluczowe dla zrozumiałości mowy. No i właśnie taki efekt z nałożonym filtrem wydaje mi się, że poprawił ekspresję mojego głosu. Głos się stał być może milszy dla odbiorcy, a jednocześnie zyskał na tym, że kwestie przeze mnie wypowiadane w każdej frazie powinny stać się bardziej zrozumiałe dla odbiorcy. Jeżeli będziemy sobie tych zasad przestrzegali,
i wykorzystamy pełne możliwości tej wtyczki, to w sposób dynamiczny, na żywo możemy kompresować swoje ścieżki dźwiękowe nagrywane za pomocą mikrofonu przy pomocy tej oto wtyczki i aplikacji Audacity. Może teraz posłuchajmy, jak będę miał włączone wszystkie filtry. Głos ludzki mówiony można podzielić na trzy charakterystyczne pasma częstotliwości. Pasmo podstawowe mieści się w zakresie 85-250 Hz. Pasmo samogłoskowe mieści się w zakresie 350-2000 Hz. I ostatnie pasmo, współgłoskowe, lokuje się pomiędzy 1500 a 4000 Hz i jest kluczowe dla zrozumiałości mowy. No i na tym przykładzie będziecie sami mogli ocenić, czy te zabiegi, które Wam pokazałem, są warte świeczki. Tak bym to na koniec ujął. I czy warto tak podchodzić w taki sposób do prezentacji własnych nagrań głosowych? Dziękuję za uwagę.